Cześć Boże, drodzy parafianie, drodzy przyjaciele naszego czerwińskiego opactwa. Przeżywamy trzecią niedzielę Adwentu, a więc też i trzeci odcinek naszych adwentowych rozważań zatytułowanych Czekając na. Tydzień temu w poprzednim odcinku było takie zadanie, żeby wykonać w rodzinie lampion. Rzeczywiście pod filmikiem pojawiły się dwa komentarze. Dwie piękne prace, przez Was przygotowane, nadesłane do nas, z czego się bardzo cieszymy. Ale mamy nadzieję, że tych lampionów było dużo więcej i że jakoś w domu Wam się przydają, że jest czas na to, żeby rzeczywiście zapalić, usiąść przy tej świecy, chwilę może pomedytować, się pomodlić. A dzisiaj są z nami Paulina oraz Marcin. I dzisiejszy temat tego spotkania to rekolekcje. Bo jak wiemy, w naszej parafii od dzisiaj rozpoczynają się właśnie rekolekcje adwentowe. Staramy się jak najlepiej przygotować na to nadejście Pana Jezusa, na Jego urodziny i chcemy przeżyć to w sposób też taki duchowy. Więc o rekolekcjach czas zacząć. Właśnie, no czym dla Was są rekolekcje? Dla mnie jest to czas zatrzymania się w życiu, zastanowienia się nad tym, w jakim kierunku to moje właśnie życie gdzieś tam podąża, tak? W jakim kierunku ja zdążam. I to jest zastanowienie się takiego nad samym sobą, nad swoimi mocnymi lub też słabymi stronami oraz taką formą też pracy nad samym sobą. Paulina? Dla mnie rekolekcje są, myślę, też takim czasem łaski. To jest taki czas, w którym mogę się na chwilę jakby zatrzymać, oderwać od codzienności i wyciszyć, jakoś zastanowić nad samą sobą. No i myślę też, że to jest taki czas, w którym możemy bardzo usłyszeć głos Pana Boga, jeżeli tylko się na Niego otworzymy. Dla nas nie tylko jako księży też jest to czas wytężonej pracy, bo faktycznie tak jest i to taki jest dobry Boży trud. Ale też i osobiście my, głosząc rekolekcje, również podejmujemy tą drogę nawrócenia, bo nie można komuś mówić o tym, żeby zmieniał swoje życie, jeśli samemu się tego życia nie zmieni. Więc tak naprawdę nawracamy się wszyscy, bardziej zbliżamy do Boga. To jest, myślę, że coś... Porównałbym rekolekcje takich, jak jest trakcja linii energetycznej, to muszą być takie słupy, które podtrzymują tą linię. I myślę, że rekolekcje, czy właśnie dni skupienia, to są takie słupy, aby gdzieś ta linia cały czas była na tym samym poziomie, aby gdzieś tam nie opadła. Paulina, jeszcze chcesz dodać? Tak. Znaczy mogę powiedzieć to, co w zasadzie powiedziałam, że to jest taki czas, w którym mogę właśnie na chwilę się wyciszyć, oderwać od tej codzienności i jeżeli tylko będę chciała to i otworzę się na Pana Boga, to myślę, że też będzie chciał mi wiele w tym czasie powiedzieć i myślę, że każdemu z nas. A dzięki. A jak rekolekcje, no to wiadomo, też spowiedź. No nie jest to łatwa rzecz, łatwa sprawa. Dlaczego spowiedź nie jest łatwą rzeczywistością? Znaczy, no, wydaje mi się, że dlatego, że w spowiedzi mówimy Panu Bogu, ale za pośrednictwem człowieka, za pośrednictwem kapłana, o tym, co w nas jest słabe, o tym, co w nas jest no, gdzieś tam w jakiś sposób złe, tak? Nad czym bolejemy, kulejemy. Nie chwalimy się jakimiś swoimi super osiągnięciami. Nie mówimy, jak jesteśmy mocni, ale przeciwnie. Pokazujemy, jacy jesteśmy słabi, tak? I z jednej strony jest to gdzieś tam na pewno stresujące człowieka, że musi się przyznać do swoich słabości, do tego, co jest w nim właśnie takie do naprawienia, ale z drugiej strony też myślę, że to jest zawsze wielka odwaga, żeby stanąć w prawdzie. W prawdzie o samym sobie, w prawdzie o tym, jaki jestem tak naprawdę, co jest w moim sercu, co jest w moim sumieniu, co jest w moim wnętrzu. I to naprawdę jest takie rzeczywiście gdzieś budujące, że potrafimy przyjść do tego konfesjonału i powiedzieć, jacy naprawdę jesteśmy. I też trzeba pamiętać o tym, że właśnie grzech wyznany traci swoją moc. Dlatego wyznajemy grzechy.
po to. To nie jest jakiś duchowy ekshibicjonizm, żeby teraz obnażyć siebie i gdzieś tam no tak uznać, że no faktycznie jestem słaby, czy jestem słaba, ale przychodzimy i mówimy, tak, ta rzeczywistość jest do zmiany we mnie i proszę Boga o to, żeby o to uzdrowił. Warto jest pamiętać o tym też, że w spowiedzi Pan Bóg daje nam też łaskę nie tylko wyjścia właśnie z jakiegoś dołu, tak, tego zagłady, w którym się znaleźliśmy przez nasze grzechy, ale też łaskę wytrwania w dobrym. To jest niesamowicie ważne, że właśnie w każdej spowiedzi Bóg daje ci, można powiedzieć, taką siłę do tego, żebyś wytrwał w dobrym, żebyś szedł w stronę dobra, tak, wspinał się do góry. No i co zrobić, żeby dobrze przeżyć spowiedź? Jak sądzicie? No ja myślę, że takim zasadniczym pierwszym krokiem jest taki szczery rachunek sumienia. Myślę, że najlepiej jest znaleźć zawsze gdzieś chwilkę czasu wolnego. Najlepiej każdego dnia, tak, żeby sobie każdy dzień podsumować, bo zawsze ten rachunek sumienia jest dużo prostszy, jeżeli robimy go regularnie. Zresztą tak jest też ze całą spowiedzią, tak? Ponieważ oczyszczamy wtedy siebie, swoją duszę z tych wszystkich złych rzeczy, które się gdzieś tam wydarzają w naszym życiu. A właśnie rachunek sumienia pozwala nam lepiej przeżyć dzięki temu tą właśnie spowiedź. Rachunek sumienia to pierwszy z pięciu warunków właśnie dobrego przeżycia sakramentu pokuty i pojednania. Każdy z nas no, uczył się tych warunków, powtarzał je przy okazji różnych sakramentów. Ale myślę, że warto do nich wracać. Drugi, kto przypomni, jaki był warunek? No drugi, no to już, skoro już wiemy, jakie te nasze grzechy były, co zrobiliśmy nie tak, w czym nie domagamy, no to powinniśmy za nie szczerze żałować, nie? Gdzieś tam mieć tą wolę naszego nawrócenia, wolę poprawy. Powiedzieć, no tak, Panie Boże, jestem słaby, gdzieś zgrzeszyłem, zbłądziłem, coś się stało w moim życiu, co nie powinno, ale chcę się naprawić. Mam ten żal, tak? Wiem, że zrobiłem źle, potrafię uderzyć się w piersi, idę, klękam przed Tobą, wyznaję te grzechy i ufam w to, że rzeczywiście mnie podniesiesz, że mi pomożesz, tak? Że jakoś po raz kolejny nie zrobię już tego. Przynajmniej mam takie założenie, taką zachętę dla samego siebie, tak? Że zrobię wszystko, żeby wytrwać w tym dobrym postanowieniu. Tak, tu katechizm podaje dwa rodzaje żalu za grzechy. Jeden to doskonały, czyli żałujemy dlatego, że zawiedliśmy Boga, Jego miłość, a drugi żal niedoskonały to dlatego żałujemy, po prostu boimy się kary za grzech, która nas spotka, bo właśnie oddaliśmy się od Boga. Trzeci z warunków dobrej spowiedzi to... No to jest właśnie to postanowienie poprawy. Postanowienie poprawy, dokładnie. To, co już gdzieś tam lekko nawiązaliśmy, że chcemy się zmieniać, że mamy to pragnienie, tak? Tak. Bycia lepszym człowiekiem, że dążymy do tej doskonałości. I tu warto, myślę, też dodać taką ważną rzecz, że to jest taki właśnie element, o którym często zapominamy, idąc do spowiedzi, ponieważ no, musi być w nas ta wola poprawy, ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie zapanować nad jakimiś swoimi słabościami, a dzięki temu każda kolejna spowiedź, myślę, że przebiega no, dużo lepiej. Mhm. Ważne jest, żeby pamiętać, żeby to postanowienie było bardzo konkretne. Też nie tylko tak jak postanowienia, o których mówiliśmy Wam na początku Adwentu, pomyślę sobie, że no, będę lepszy, czy będę dobra, ale chodzi o to, żeby konkretnie, w czym poprawię się do następnej spowiedzi, co takiego, nad czym popracuję. I tu warto jest też skupić się na tej jednej konkretnej rzeczy, bo jeśli coś we mnie wzrasta, to wszystko inne też, inne rzeczywistości też idą do góry. To jak ta zasada naczyń połączonych, tak? Że jeśli w czymś staje się lepszy, lepsza, to wtedy inne rzeczy też wzrastają, a jak idę w dół, to też tak, to wszystko też się obniża. I no, czwarty. Tak, to musi być konfesja, czyli wyznanie grzechów, tak, konkretne. Też o tym trzeba pamiętać. Nie owijać bawełny, ale powiedzieć, co faktycznie było nie tak. I piąty warunek, ostatni. To? Zadośćuczynienie. Właśnie. Czyli? Czyli staramy się jakoś zadośćuczynić Panu Bogu i drugiemu człowiekowi nasze winy, nasze
grzechy, nasze słabości, jakoś to wynagrodzić po prostu, nie? W jakiś sposób. Po prostu i jakoś tak, naprawić te nasze błędy. Jeśli ukradliśmy coś, trzeba oddać po prostu. Jeśli kogoś fałszywie oskarżyliśmy, trzeba odwołać to, przeprosić, tak i tak dalej. No, tych sposobów tutaj właśnie zadośćuczynienia jest wiele w zależności od naszych błędów, grzechów, ale na pewno, aby sakrament miał moc też działania w nas i naprawiania też naszego życia, nie wolno zapomnieć i o tym warunku zadośćuczynienia. To co? Palimy trzecią świeczkę. Tak jest. Teraz zapalam trzecią świecę, a za chwilę będzie też zadanie na ten kolejny tydzień adwentowy. Prosimy Paulo, abyś zapaliła nam świecę. A zadanie na ten tydzień, myślę, że jest bardzo oczywiste, choć wcale nie proste. Przygotuj się, aby dobrze przeżyć sakrament pokuty i pojednania. Tak jak o tym mówiliśmy właśnie w tym kolejnym odcinku. Powodzenia, dobrego czasu rekolekcji. Szczęść Boże.